Uwu, fufu. Oho, gramy w grę. Dobra, jak zacząć? Play. Rund 32, 34, 64. Czyli to będzie taki, że ten. O kurwa, ciężki wybór. Muszę pomieścić, czekajcie. Ciężki kurwa wybór. O. Trudne, trudne mi się trafiło. Słuchajcie, jak to jest? Klocuch? Trudne. Kiedyś były takie. A nie, to jest z tego. Losowanko. O, trudne, coś tam się wylosowało. Wanko, klocuch. To nie to było. Losu. Losowanko, zapraszam. Dzień, 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 dzień. Losu, 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 losu,
To jest jakaś popsuta strona, bo później mówił, że o, trudne, trudne się trafiło. Dobra, bo to muszę pomniejszyć. A, to tylko to, zdjęcia się nie pomieszają. No dobra, to ja nie wiem, jak mam. To może o tak, żebyście widzieli coś takiego. Powiem tak. Julia Kostera. Miałem z nią tam ostatnio rozmowę. Trochę taką cięższą. Ale ogólnie, to na przykład tutaj, jak się wejdzie na ten Pieczonka. Magdalena Pieczonka. No gdzieś tutaj ma jakieś. Tutaj ja w ogóle czasem nie odróżniam tych influencerek, nie? Ale akurat Kostera. Gdzie ona jest? O, tutaj. Jest dziewczyna. To jest Kostera? Czekać. Tak. Nie, ogólnie ona jest dziewczyna ładna. Tutaj szły łeb w łeb, ale bardzo mi przykro, Esmeralda. Bardzo mi przykro. Będę głosował na Julię w tym przypadku akurat. Nie wiem, co się dalej wylosuje, ale na razie tutaj ten. Znaczy, bo powiem tak, ja też będę oceniał nie tylko wygląd, ale czy lubię. Czy lubię. O Esmeraldzie słyszałem różne historie, nigdy nie poznałem, ale czasem obserwowałem jej poczynania i Julia tam też reklamowała niby ten proszek, ale mimo wszystko tutaj podsumowując działalność internetową, wybieram Julię Kosterę. Przeszedł na poziom. O, dzięki Piotr Szymański. Pierwszy raz ktoś zmienił poziom z niższego na wyższy. No i dobra, i co dalej? No wygrała Julia Kostera, chce grać dalej. Hej. Jak przejść do następnej rundy, szanowni widzowie? Gdybyś miał zrobić ranking najlepszego. Proszę nie zadawać takich pytań. Co dalej? Ja chcę przejść dalej. Następna runda. Co jest, kurde? Ej, no, popsuło mi się. Dlaczego widzę ciągle Kosterę? Zlagowało się. Dobra, musimy od nowa. Musimy od nowa. Trudno, no. Kostera już była tutaj w rundzie następnej, a tu siadło. Start. Ta strona jest do bani. Ja pierdolę, taka miała być dobra zabawa. Sam byłem ciekawy, jak to pójdzie. Widzicie, bo zaczęliście pewnie włazić na tą stronę, nie? Nic nie dacie się człowiekowi pobawić. Tylko, o, ja też będę grał. O, pograjcie sami sobie, jak skończę stream.
Gdzie to jest teraz? UWW. Siadły im serwery przez was. Proszę opuścić stronę wszyscy. Bardzo proszę opuścić stronę. No, a poczekamy, zaraz pogramy sobie. Dobra, może znajdziemy inną grę. Wybieramy najładniejszego influencera. Best Polish... Nie, to nie jest to. Bo tutaj jakieś dziewczyny grają. Hej, mistrzu Wedży. Nie no, Izak, ale Izak... Komentarz Rewo zaraz... A co to jest? Ale fajne. Polscy streamerzy jako kobiety. To ja bym chciał w to zagrać. O, jest, jest link. To może będzie działać. Ale to będzie ten sam serwer. Jezu. Szkoda, szkoda. Adblocka wyłącz? Ja nie mam adblocka. Chociaż czekajcie, bo to nie jest mój komputer. To mogli zainstalować, ale raczej ja nie mam adblocka. Nie, nie, nie. Po prostu serwery padły. Żadna zabawa w takim razie. To trzeba coś innego. W międzyczasie obejrzeć, aż dacie spokój tej stronie.